Słuchajcie, ja dzisiejszego dnia jestem być może namolny, bo to jest trzecie nagranie z tym samym utworem, ale Putin też jest strasznie namolny i tam giną ludzie. A ja tą muzykę nagrałem i nie wszystko mi wyszło tak od razu pięknie. I teraz tylko zaśpiewam, czy wyrecytuję, czy to wypowiem, żeby treść była po prostu czytelna. A jak cały utwór mi się ładnie wszystko z muzyką uda, może w najbliższym czasie, to na pewno byłbym też zadowolony. Tak mówię, czyli powtórzę dzisiaj trzeci raz, ale nie mogę sobie tego darować, żeby to wybrzmiało. Bo ja nie potrafię się pogodzić, że tam bomby lecą. Na cywili również. I żołnierze też giną bohatersko, idą na pewną śmierć, się nie wahają. Więc słuchajcie, sam tekst. Czy ludzie będą mogli w końcu żyć we własnych domach? Czy temu światu starczy sił, by zachować pokój? Czy czarnych agresji mocy wreszcie dobro tak nie pokona? Czy potrafimy w naszych sercach uszanować pokój? I po refrenie. Czyli krótkiej przerwie instrumentalnej. Czy ludzie będą mogli w końcu iść po własnych drogach? Czy temu światu starczy tchu, by zachować spokój? Czy czarne agresji moce wreszcie dobro tak pokona? Czy potrafimy w sercach naszych uszanować pokój? I nie mogę się powstrzymać, bo chcę, żeby te słowa nie były zagłuszone dźwiękami gitary, które nie zawsze mi dobrze wyjdą, a jeszcze przez takie głośnie jak puszczę, to czasami treść po prostu jest niezrozumiała, a w tym wypadku ona jest bardzo ważna, także dziękuję za wyrozumiałość. Także bez instrumentów, tylko tekst po prostu tego, co ułożyłem, chciałem przekazać.